Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na film o nowościach książkowych. Książkach, które swoją premierę miały zupełnie niedawno, a ja już je przeczytałam i przychodzę dzisiaj do Was z recenzjami. Mogłabym także nazwać ten film filmem o książkach w niebieskich okładkach, bo teraz Wam szybciutko mignę i zobaczycie, że mamy tutaj różne odcienie niebieskiego, więc chyba jest tu jakaś moda teraz na rynku wydawniczym, żeby książki wydawać w niebieskich, niebieskawych, turkusowych okładkach. No dobrze, ale zaczynajmy. Przejdźmy już do głównego tematu naszego dzisiejszego spotkania. Pierwsza z książek, o których chciałabym Wam opowiedzieć, to Lucy i Morze, Elizabeth Strout. To jest czwarta część cyklu. Ale wcale nie trzeba znać poprzednich powieści. Pewnie dobrze jest je znać, ale jeżeli zaczniecie od tej części, to naprawdę nic się nie stanie. Bardzo szybko zorientujecie się, kto jest kim. Lucy jest pisarką. Pochodzi z bardzo biednej rodziny. Wszystko, co osiągnęła, osiągnęła własnymi siłami. Teraz już jest starszą kobietą, jej córki są dorosłe, mają własne życie. Jest rozwódką i wdową. Z pierwszym mężem się rozwiodła, drugi mąż umarł jej zupełnie niedawno. I znajdujemy się na początku pandemii. Lucy jeszcze w ogóle nie kojarzy, że coś złego może się wydarzyć. Nie śledzi wiadomości. Jak to artystyczna dusza, prawdopodobnie zajmuje się innymi rzeczami. Ale jej były mąż, William, z którym już zdążyła się w międzyczasie zaprzyjaźnić, postanawia zabrać ją na czas pandemii, choroby COVID-19 w Nowym Jorku, do miejscowości mniej zaludnionej, na wybrzeże Maine, gdzie wynajmuje domek nad morzem. Ponieważ, jak wiadomo, Nowy Jork, który jest tak gęsto zaludniony, będzie bardzo niebezpieczny, zwłaszcza dla takich starszych ludzi jak oni. I wyjeżdżają do tego małego miasteczka, izolują się w tym domu nad morzem i przeżywają różne dramaty. Z Nowego Jorku dochodzą do nich niepokojące wieści. Różne niefajne rzeczy przydarzają się ich dorosłym córkom. Oni bardzo za nimi tęsknią. William także tęskni za swoją drugą rodziną, za byłą żoną także i dużo młodszą córeczką, które także gdzieś tam się odizolowały. To książka bardzo aktualna, książka, z którą wielu z nas może się identyfikować, ponieważ nie tak dawno przeżyliśmy samoizolację, izolację, pandemię i tak dalej. A ta autorka ubiera to w bardzo piękne słowa, ubiera to, co przeżywaliśmy. Elizabeth Strout znana jest z tego, że pisze bardzo prosto. Wydaje nam się, że to jest takie nawet mało literackie, powiedziałabym. A jednocześnie dzięki temu zabiegowi mamy wrażenie, że czytamy o prawdziwych ludziach. Ja podczas lektury tej książki cały czas miałam w głowie, że czytam o perypetiach samej autorki, a nie jej bohaterki. Cały czas musiałam się upominać, że ja nie czytam o Elizabeth Strout, tylko o wymyślonej przez nią pisarce o imieniu Lucy. Tak więc bardzo Wam polecam tę część cyklu, ale także nieustannie polecam pozostałe części. Pierwsza z nich to Nazywam się Lucy. Możecie zacząć od początku, możecie zacząć od końca. Tak czy owak czeka Was wspaniała, niezapomniana lektura. Tutaj mam nowość, a jednocześnie debiut polskiej pisarki Izabeli Tadry. Hotel ZNP. Bardzo niewielka książeczka, która opowiada o kobiecie, podejrzewam 30-kilkuletniej, może 40-letniej, takiej nie za starej, nie za młodej, która już zdążyła wiele przeżyć, która spotyka się w hotelu ZNP z pewnym mężczyzną i zaczyna opowiadać mu o sobie. Opowiada mu wiele różnych historii. Tak naprawdę cała ta książka jest takim monologiem, opowieściami, historiami, które snuje, żeby utrzymać tego mężczyznę
przy sobie, żeby go zainteresować sobą, żeby pokazać siebie w sposób nieprzekłamany, żeby być może wiedział, co ona mu ma do zaoferowania. To książka o kobiecie, która, tak jak wspomniałam, sporo już przeżyła i która próbuje jakoś odbudować swoje życie. Z jednej strony z przyjemnością czytałam, chociaż niektóre rzeczy mnie irytowały. Z drugiej strony pomyślałam sobie, że w sumie nie chciałabym, żeby ta bohaterka była moją koleżanką, bo mam wrażenie, że jest bardzo obciążająca ze swoimi problemami i nie umiałabym jej pomóc. Tak czy owak, książkę polecam, ponieważ wyzwoliła we mnie różne przemyślenia, różne emocje, a chyba o to właśnie w literaturze chodzi. Kolejna książka, tym razem szwedzkiego autora, Ulfa Kvenslera, to powieść o tytule Sarek, który czyta się Sorek. Sorek to jest park narodowy na północy Szwecji, zaśnieżony, bardzo niegościnny, nie ma tam masztów komunikacji, nie ma zasięgu, nie ma tam praktycznie niczego. Turyści, którzy wybierają się w tamte rejony, są zdani sami na siebie, na swoje mapy, na swoją umiejętność przetrwania w terenie. Nie jest to miejsce dla początkujących. Ale my tutaj mamy troje turystów, jedną parę i ich przyjaciółkę, którzy od lat wyjeżdżają w góry, wędrują przez cały tydzień, przez ten czas mają czas, żeby odpocząć od miejskiego życia, od swojej pracy, a jednocześnie narozmawiać się ze sobą do woli. Ten rok jednak jest inny. Ta przyjaciółka poznaje mężczyznę, którego chce zabrać ze sobą na wyprawę. Pozostali dość niechętnie się zgadzają, bo wiadomo, że wiedzą, że w takiej sytuacji wszystko się zmieni, że nie będzie tak, jak było w poprzednich latach. Ale mimo wszystko nie chcą tej kobiecie odmawiać przyjemności wyjazdu z partnerem. Okazuje się jednak, że ten partner jest jednak dość niepokojący. Przede wszystkim bardzo szybko zaczyna narzucać wszystkim swoją wolę, zaczyna stawiać na swoim, ma wybuch agresji, trochę się go boją, trochę mu nie ufają, sami nie wiedzą, czy powinni zapuszczać się z nim w takie dzikie ostępy. No ale decyzja tak naprawdę już została podjęta, więc wyruszają. My zaczynamy tę powieść od miejsca, kiedy jedna z tych turystek zostaje znaleziona. Ona jest żywa, aczkolwiek jest w bardzo złym stanie i śledzimy, czytamy treść przesłuchań, jakie prowadzi z nią policjant, próbując odtworzyć kolejne etapy podróży, ale także poznać całą historię, która się z tym wiąże. To nie jest taki typowy kryminał. Tam jest tylko to przesłuchanie, nie ma żadnego innego śledztwa. Tak naprawdę cała ta powieść skupia się na poszczególnych etapach podróży i poszczególnych etapach poznawania tego nowego mężczyzny, który dołącza do grupy sprawdzonych przyjaciół. Powiem wam, że trzyma to w napięciu, trudno się oderwać. To książka, która kończy się w bardzo zaskakujący sposób. To książka, która nieraz was zaskoczy. I to jest książka, która także być może niektórym spędzi sen z powiek. Bardzo emocjonująca, bardzo ciekawa, fajnie napisana. Nic, tylko czytać. Naprawdę bardzo polecam. I kolejna książka o wędrówkach, tym razem po Polsce, to Wędrowiec Śląski Henryka Wańka. Kiedy zamawiałam tę książkę do recenzji, to myślałam, że będę czytała o Górnym Śląsku. Okazuje się jednak, że Waniek pisze o Dolnym Śląsku, co dla mnie lepiej, ponieważ znam Dolny Śląsk znacznie lepiej niż Śląsk Górny. Okazuje się jednak, że Henryk Waniek pisze w bardzo dziwny sposób. On uwielbia dygresję. U niego każda dygresja rozwidla się jeszcze na kilka kolejnych dygresji. W pewnym momencie już całkowicie tracimy z oczu główny temat danej opowieści, danej historii i dopiero gdzieś tam po długim czasie do niego wracamy. Te opowieści dotyczą bardzo wielu rzeczy.
na przykład mieszkańców Dolnego Śląska, ale nie takich współczesnych, lecz takie ikoniczne postaci z przeszłości, jak na przykład Angelus. Dotyczą także miejscowości, które mają ciekawą historię, między innymi Wambierzec. Dotyczą trochę gór. Waniek pisze o swoich wędrówkach po górach, o swoim postrzeganiu gór, ale co ciekawe, nazywa poszczególne góry własnymi nazwami. Także trudno się odnaleźć. Gdybyśmy zaczęli czytać daną historię gdzieś tam od połowy, to prawdopodobnie byśmy nie wiedzieli, o czym on pisze. Tak więc z jednej strony było to dość ciekawe, z drugiej strony było to dla mnie trochę irytujące poprzez te liczne dygresje i generalnie książka pozostawiła mnie w takim niedosycie, pozostawiła mnie z listą rzeczy, o których chciałabym sobie doczytać, żeby poznać te historie z innej strony, może w taki bardziej bezpośredni sposób. Tak więc jeżeli lubicie tego typu historie, to jak najbardziej. Jeżeli lubicie konkret, to raczej nie będziecie zadowoleni. Teraz mam w rękach zupełnie inną książkę. To Nieprzezroczyste, czyli historie chłopskiej fotografii, które zostały napisane przez Agnieszkę Pajączkowską. To jest książka autorki, która wcześniej robiła taki wieloletni projekt, kiedy to jeździła po małych wsiach i proponowała starszym ludziom zrobienie zdjęcia w zamian za pokazanie fotografii, jakie znajdują się u nich w domu. Tym razem chciała przyjrzeć się fotografiom przedstawiającym chłopów i wieś, które znajdują się w różnych zbiorach muzealnych w Polsce. I okazuje się, że nie ma tego wcale dużo, że chłopską fotografią muzea się nie interesowały, a jeżeli już jakieś eksponaty tego typu mają, to albo są niedokładnie opisane, albo w ogóle nie są skatalogowane, albo są pokłosiem jakiejś akcji, która miała miejsce kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. Autorka zamieszcza fotografie, o których pisze. Są one zazwyczaj na początku każdego z rozdziałów. Te rozdziały nie są zbyt długie. Proszę bardzo. Są to oczywiście czarno-białe zdjęcia, bo w większości one były czarno-białe. I stara się opisywać przede wszystkim to, co widzi, ale także to, czego na tych fotografiach nie widzi. Dochodzi do bardzo różnych ciekawych, zaskakujących wniosków, które pokazują nam, jakie było miejsce kobiety na wsi, miejsce także fotografa czy fotografki, bo też się takie zdarzały. To jest książka, która nie jest tylko i wyłącznie opisem tych fotografii. Autorka bada je także na wiele różnych sposobów. To jest takie połączenie reportażu, książki historycznej, książki feministycznej i jeszcze wielu innych dziedzin, także antropologii fotografii, które mogą Was zainteresować. Naprawdę jest to bardzo dobrze opisana historia wsi XX wieku, uwiecznionej na fotografiach. I na koniec zostawiłam sobie książkę dla dzieci, czy też może dla młodzieży. I jest to Zguba w kosmosie Stewarta Gibbsa. Druga część cyklu, który dzieje się w bazie na Księżycu, bazie zamieszkanej przez ludzi. I w tej części ginie dowódczyni tej bazy. Nie wiadomo, co się z nią stało. Po pierwsze, nie mogła odejść daleko. Po drugie, prawdopodobnie w ogóle nie wydostała się z bazy, ponieważ jej skafander wciąż się w niej znajduje. Po trzecie, nie wiadomo, gdzie jest, ponieważ w samej bazie nie ma miejsc, gdzie mogłaby się ukryć. No ale mamy tutaj rezolutnego chłopca, który bada tę sprawę podejrzaną, ponieważ też był ostatnią osobą, która ją widziała i udaje mu się odnaleźć tę dowódczynię i rozwiązać grubą tutaj historię taką kryminalną. Zguba w kosmosie bardzo mi się podobała. To jest książka oczywiście dla nastolatków, takich młodszych nastolatków. Wobec tego są tutaj takie sceny trochę głupawe, ale z drugiej strony to, że ona się dzieje właśnie w kosmosie, że ograniczone są miejsca, gdzie można szukać tej zaginionej kobiety, sprawia, że czyta się to z dużą przyjemnością.
Chyba nie będę wracała do pierwszej części, którą pominęłam, ponieważ w tej drugiej części wspomina się o tym, co się działo w pierwszej, także już wiem, co tam się działo i jak się to skończyło, więc raczej nie ma sensu. Więc gdybyście mieli ochotę przeczytać wszystkie części, to raczej proponowałabym zaczęcie od początku, a nie od zguby w kosmosie. I to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Polecam Wam wszystkie książki, o których dzisiaj mówiłam. Napiszcie mi może, czy na którąś się chcecie skusić i czy być może już którąś z nich przeczytaliście i macie podobne zdanie jak ja. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia wkrótce. Pa, 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 pa.